Śnieżne kotły to dwa bliźniacze polodowcowe kotły w Karkonoszach, w gminie Piechowice, między Łapskim Szczytem a Wielkim Szyszakiem. Uważane są za jedno z najpiękniejszych miejsc i największą atrakcję w Karkonoszach Zachodnich. Wyjątkowość tego miejsca wynika z unikalnego krajobrazu, przyciągającego miłośników pieszych wędrówek. Górna krawędź Śnieżnych Kotłów leży na wysokości 1490 metrów nad poziomem morza, dolna na 1200 metrach, a więc skały mają około 200 metrów wysokości, co robi niesamowite wrażenie na przybywających tu turystach. W Wielkim Śnieżnym Kotle znajdują się śnieżne stawki, które zbierają wodę spływającą z górnych partii gór. Mały i wielki śnieżny kocioł oddziela tak zwana grzęda. Na jej wysokości wybudowano charakterystyczny budynek widoczny z oddali, który pełnił funkcję schroniska turystycznego. Pierwsze drewniane schronienie nad śnieżnymi kotłami, Schneegrubenboide, powstało w 1837 roku i mogło pomieścić zaledwie dwie osoby. W 1858 niszczycielski huragan zniszczył ten obiekt i na jego miejscu powstał nowy, murowany z kamienia, który mógł gościć 21 turystów. Popularność tego miejsca sprawiła, że z inicjatywy rodu Szafgotszów wybudowano tu wielopiętrowy górski hotel z wieżą widokową. Wyposażony w 44 luksusowe, dwuosobowe pokoje i kilka sal restauracyjnych. Pensjonat szybko stał się modny i organizowano stąd zjazdy na saniach lub nartach do okolicznych schronisk. Przed II wojną światową obiekt został rozbudowany i wkrótce stał się ośrodkiem wypoczynkowym Luftwaffe, w którym przebywali niemieccy lotnicy. Jednak pod koniec 1944 roku zmieniono funkcję wypoczynkową tego budynku na strategiczną. Powstała tu stacja radiolokacyjna z antenami. Po zakończeniu działań wojennych schronisko przejęło Polskie Towarzystwo Tatrzańskie i obiekt przez kilka lat funkcjonował pod nazwą Wawel. W 1950 roku pod patronatem PTTK uruchomiono w nim bufet i kilka miejsc noclegowych. Jako schronisko budynek działał do 1961 roku. Dziś mieści się tu radiowo-telewizyjny ośrodek nadawczy Śnieżne Kotły i jest niedostępny dla turystów. Jednak ze względu na duże zainteresowanie tym miejscem w pobliżu znajduje się punkt widokowy oraz ławki. Zimą na krawędziach kotła tworzą się nawisy śnieżne i schodzą lawiny. Wtedy jest tu najbardziej malowniczo, ale i bardzo niebezpiecznie. Umieszczone przy trasie tyczki umożliwiają dojście do śnieżnych kotłów w przypadku zasp. Dzisiejsza funkcja budynku wynikała z zapotrzebowania w latach 60. na zwiększenie zasięgu radiowego. Od 1960 roku działała tu stacja linii radiowych, co umożliwiło przekaz transmisji z Olimpiady w Rzymie. W 1962 wyremontowano zrujnowany budynek, a anteny przeniesiono do środka i umieszczono w przebudowanej wieży. W latach 70. przeprowadzono generalne prace remontowe. Wyburzono wszystkie stropy, wewnętrzne ściany i dach. Aby pogłębić piwnicę, użyto materiałów wybuchowych. Zmieniono częściowo bryłę budynku i kształt dachu. W 1975 zakupiono pierwszy nadajnik za kwotę 200 tysięcy dolarów, co było wówczas ogromną sumą. Wysłano również 3 pracowników na szkolenie do Japonii, aby nauczyli się obsługi tego nowoczesnego urządzenia. Inwestycja była w tamtych czasach sprawą priorytetową, budzącą duże zainteresowanie notabli partyjnych i mediów. Od 1976 roku ze Śnieżnych Kotłów rozpoczęto nadawanie drugiego programu TVP, a w kolejnych latach programów Polskiego Radia. Od lat 90. emitowane były programy komercyjnych stacji telewizyjnych i radiowych. W 1994 roku w wieży obiektu umieszczono nadajnik bazowy dla polskiej telefonii komórkowej Centertel.
Stacja radiowo-telewizyjna położona w dawnym schronisku nie pełni już funkcji turystycznych, ale wielokrotnie jej załoga pomagała turystom. W marcu 1991 roku w ciągu tylko jednej nocy uratowano życie aż 40 osobom. Budynek nad śnieżnymi kotłami to obecnie jeden z najlepiej zrealizowanych i zagospodarowanych obiektów nadawczych oraz najwyżej w Polsce położona stacja radiowo-telewizyjna. Charakterystyczny kształt budowli, widoczny z daleka, nadaje temu miejscu niepowtarzalny klimat i jest to znakomity punkt orientacyjny dla karkonoszy zachodnich, który przyciąga wielu turystów.